Będziemy również działać na rzecz budowy nowych, atrakcyjnych, nowoczesnych placów zabaw. To nie jest tylko dla młodych rodziców ze Świnoujścia, ale również dla coraz większej rzeszy młodych ludzi, którzy z dziećmi przyjeżdżają do Świnoujścia na wypoczynek. Ten jakby segment rynku usług turystycznych moim zdaniem w Świnoujściu ma ogromną przyszłość i powinien być bardzo mocno wspierany przez władze miasta. Jednym z narzędzi jest właśnie stworzenie takiego systemu bezpiecznych, atrakcyjnych placów zabaw dla dzieci. Wydaje nam się, że przeorientowaniu wymaga działalność Młodzieżowego i Miejskiego Domu Kultury w kierunku rozszerzenia bardziej atrakcyjnej oferty kulturalnej i dla mieszkańców Świnoujścia, oni żyją tu cały rok, a nie tylko przez okres wakacji, ale również dla tych, którzy przyjeżdżają tutaj do Świnoujścia na okres wakacji i dla tych, o których czasami chyba zapominamy, czyli kuracjuszy, którzy również są z nami tu przez cały rok. Ta oferta powinna być bardziej kompleksowa i bardziej atrakcyjna. Wreszcie była też o tym mowa w diagnozie, którą przedstawił Marek. Jest w Świnoujściu coraz więcej ludzi starszych. Również do uzdrowiska generalnie przyjeżdżają ludzie starsi. Tym ludziom powinniśmy tworzyć warunki do godziwego życia w naszym mieście. To zarówno pod względem poprawy infrastruktury ułatwiającej im poruszanie się po mieście, korzystanie z różnego rodzaju obiektów kulturalnych, sportowych itd., ale również poprzez większą ilość zajęć, a tym samym przeznaczenia większej ilości pieniędzy naszym zdaniem na organizację różnych zajęć, przedsięwzięć dla ludzi starszych. Wydaje nam się, znaczy na pewno trzeba myśleć również o tym, żeby przygotować budowę ekologicznej elektrociepłowni z zamiarem likwidacji tego, co dzisiaj jest przy ulicy Grunwaldzkiej zlokalizowane. Po prostu przychodzą czasy, które wymuszają szukanie innego rozwiązania. Te przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń są coraz bardziej rygorystyczne i od 2015 roku coraz bardziej będą nas uwierały te przepisy, ponieważ coraz większe sankcje finansowe będą za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, a niestety kotłownie czy ciepłownie oparte na węglu taką emisją się charakteryzują. Więc albo podejmiemy działania zmierzające do tego, żeby budować bardzo kosztowne filtry, albo podejmiemy decyzję o zaprojektowaniu i znalezieniu inwestora, bo to jest całkiem możliwe, na realizację przedsięwzięcia opartego na innym czynniku i w zupełnie innym miejscu. Przypomnę, że miejsce od lokalizacji takiego przedsięwzięcia jest przewidziane w sąsiedztwie Komendy Portu Wojennego i czegoś, co się nazywało kiedyś Porta Petro. Trzecia grupa spraw, które uważamy za bardzo istotne, wiąże się z porządkowaniem przestrzeni miejskiej. Tutaj na czoło wysuwają się dwa takie przedsięwzięcia. Już wstępnie o jednym z nich mówiłem, czyli dotyczy to uporządkowania zgodnie z wolą mieszkańców terenów, które niebawem opuszczone zostaną przez komunikację autobusową, przez spółkę Remondis, Koros i inne podmioty funkcjonujące w tak zwanej bazie ZKM, tak to się potocznie nazywa, przy ulicy Matejki i przy ulicy Kołątaja. Ogromne przestrzenie do zagospodarowania. Jeszcze nie jest przesądzone, czy tak powinno być realizowane. Przeważa pogląd, ja się z tym zgadzam, że na przykład na terenie bazie z komunikacji autobusowej przy Matejki powinna powstać nowoczesna galeria z warunkiem jej realizacji, jeśli powstanie tam kino. To jest chyba najlepsze miejsce do tego, żeby dla tego ogromnego osiedla mieszkaniowego to kino tam powstało i służyło całemu miastu. Natomiast tereny bardziej przy ulicy Kołętaja myślę, że powinny być wykorzystane na powiększenie pewnej przestrzeni zieleni. Tam brakuje tej przestrzeni i chyba w tym kierunku powinniśmy pójść, zagospodarowując te uwolnione tereny. I drugi obszar działań związany z porządkowaniem przestrzeni miejskiej dotyczy kwartałów śródmiejskich i Warszawa. Budynki od
strony ulic już całkiem nieźle wyglądają, dzięki przede wszystkim zaangażowaniu wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Natomiast wnętrza kwartałów, które tworzą te budynki, szczególnie w Śródmieściu, to często obraz nędzy i rozpaczy. Jest to również jakby konsekwencja fatalnych sprzedaży, jakie dokonano na początku lat 90. zaraz po transformacji ustrojowej, właściwie ograniczając sprzedaż nieruchomości, czy sprzedaż mieszkań w budynkach, tworząc w ten sposób zasoby wspólnotowe, do budynków po obrysie. To spowodowało, że wnętrza tych kwartałów nie mają dzisiaj realnych gospodarzy. Trzeba konsekwentnie zmierzać do tego, żeby w ten cały proces porządkowania wnętrz kwartałów zaangażowane były wszystkie wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i właściciele prywatnych nieruchomości. A miasto w tym przedsięwzięciu powinno być animatorem i liderem. Trudno jest jakiejś osobie fizycznej czy pojedynczej wspólnocie mieszkaniowej takim liderem się stać. Miasto dysponuje wszystkimi niezbędnymi narzędziami w postaci przede wszystkim sił urzędu, żeby temu nadać właściwy kierunek. W porządkowaniu przestrzeni miejskiej również duże znaczenie będzie miało również zmiana wizerunku miasta na odcinku od przejścia granicznego Świnoujście do Albeku, do Niemiec, z tamtej strony w kierunku centrum. To się wiąże właśnie z tworzeniem tych warunków do kontynuacji, do przeorganizowania handlu przygranicznego. I wreszcie czwarta grupa zagadnień związanych ze skuteczną realizacją planu zagospodarowania dzielnicy nadmorskiej. Przypomnę, w maju został ten plan uchwalony i terenów sąsiadujących z akwenem basenu północnego i rejonu fortów zachodnich. To są niezwykłe potencjały naszego miasta. Ja myślę, że żadne miasto nadmorskie w Polsce takich potencjałów już nie posiada, jakie my mamy. Na szczęście w czasach, które 20 lat temu przeszły już do historii, nie udało się tych terenów w pełni zabudować budowlami czy budynkami, które w tamtym czasie powstawały. I można te tereny w tej chwili ciekawie, atrakcyjnie zagospodarować. I cała mądrość teraz, następnej kadencji, będzie polegała na tym, żeby te procesy uruchomić i mądrze zaplanować zagospodarowanie tych terenów. Z poszanowaniem ogromnych wartości przyrodniczych, jakie są w tym miejscu, i wartości historycznych w postaci chociażby basenu, całego tego terenu basenu północnego, fortów zachodnich, fortu Anioła. To jest wielkie wyzwanie, ale niezwykle ciekawa sprawa, która przed nami stoi. No i oczywiście zagospodarowanie wschodniej części dzielnicy nadmorskiej i jakby wykorzystanie tego, co jest zapisane w planach. To oczywiście wszystko jest tylko skrót tego, o czym napisaliśmy w naszym programie. Przekazaliśmy cały program, właściwie to są tezy programu w materiałach, które Państwo dzisiaj od nas dostaliście. Zachęcam do przestudiowania tego. Oczywiście zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Na naszych stronach internetowych, zarówno Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Grupa Morska, jak i na mojej stronie internetowej kandydatki na prezydenta, będą, czy są już podane numery telefonów, adresy mailowe, za pomocą których możecie Państwo z nami się kontaktować, wymieniać swoje opinie, poglądy, spostrzeżenia dotyczące tego programu, a my będziemy starali się na wszystkie pytania, wątpliwości udzielać odpowiedzi i również słuchać tego, co Państwo macie do przekazania, bo na pewno wiele rzeczy nie ujęliśmy w tym programie, które mogą być bliskie dla niektórych środowisk, dla wielu ludzi, mieszkańców naszego Świnoujścia. Dziękuję bardzo.